No i jeszcze parę kroków ulicami przepięknego Charleston. Powiem wam szczerze, że chyba na razie jedno z najpiękniejszych miast w Ameryce, jakie się przytrafiły na tej, no już nie krótkiej chyba, bo to 31 dzień podróży. Przed chwilą mieliśmy tutaj, może rzucę tylko okiem przez te kratki na piękne drzewa. Niesamowite, jak wszędzie na południu. Tam dalej mamy pomnik wojny secesyjnej, oczywiście ze strony konfederackiej. Matka Andrew Jacksona sobie tam leży. Jest jeszcze George Washington, jest tam jego pomnik. A my idziemy sobie po takiej oto przepięknej drodze. Nic nie zmieniło się tutaj od, pewnie trzeba powiedzieć, kilkuset lat. Depozytorium biblijne tutaj w tym budynku. Też bardzo fajne te okiennice, trochę takie, jakbyśmy prosto z Nowego Orleanu to przenieśli. Towarzystwo Przyjaźni Niemieckiej też tutaj się znajduje właśnie w tym budynku, założone w 1766. No i poczujmy klimat Charlestona. Tutaj tańczyć by chyba nie warto było, bo na tych cobbles, czyli kocich łubach, kocie łby. Zawsze mnie zastanawiało, skąd taki pomysł na nazwę, ale nic. No i przejdźmy jeszcze kawałeczek, żebyście mogli posmakować klimatów. Wszystkie te budynki są wpisane do rejestru zabytków i opatrzone właśnie taką plakietą Karolopolis. Karolus to Karol, Charles I, pierwszy Karol, król Anglii. Cały czas pamięć o nim gdzieś tutaj krąży i w nazwach i jednej, i drugiej Karoliny. No i właśnie w nazwie miasta Charleston. Przez pierwsze 100 lat, od 1670 lat do 1770, troszeczkę później po Deklaracji Niepodległości z 1776, pisało się nazwę miasta trochę inaczej. Charles Town, czyli miasto Karola. Akurat tutaj to drugiego chyba, jego syna. Nomen omen Karoliny było od pierwszego, a miasto od drugiego. A od końcówki XVIII wieku piszemy tak, jak piszemy. Charleston. Charleston przez CH, proszę. Łaskawie. Takie ścibione małe budyneczki. Końcówka XVIII jak nic. Odjazd. Przepiękne miasto. I ponownie pojawiły się. Właśnie przydzwoniłem w parkometr, ale utrzymałem kamerę. Utrzymałem w ręku. Dobra. A propos parkometrów, zabawne jest to, o, jeszcze chwileczkę, powiem za chwilę, bo to wielka loża masońska, choćby na każdym kroku tutaj, a proszę zwrócić uwagę na te schody tutaj, na tą gmatwaninę przejść. Parkometry wyglądają tak, i migają. Migają na zielono albo na czerwono. Jak migają na zielono, to można sobie stanąć bez problemu i wykorzystać to, co zostało wcześniej przez kogoś wrzucone. Czasami my wrzucamy, odjeżdżamy i widzimy, że ktoś sobie przycupnie. Czasami jest odwrotnie. W Charleston, nie no, proszę was, takie miasto. Najpiękniejsze miasto chyba, jakie widziałem naprawdę na południu do tej pory. W Charleston jest tak, że jeżeli podjeżdżamy pod jakieś stanowisko do zaparkowania auta,
i widzimy, że na przykład miga jeszcze o tyle. 54. To na przykład można byłoby tam stanąć. Kolejny budynek, który jest wpisany na szeroką listę tutaj zabytków podobnego rejestru jak nasz pomnik historii. Całe to miasto jest jednym wielkim pomnikiem. W każdym razie w Charleston jeszcze z tych parkingów wrócę. Może się przydać komuś na przyszłość. Jeżeli podjedziemy i miga na przykład tam 13 minut, to można, że tak powiem, dokarmić tę maszynę, bo to się mówi do not feed up. W niektórych stanach, na przykład w Alabamie, nie można dopłacić 25 centów, żeby tam przeskoczyło z 13 minut powiedzmy na 23 minuty. A w Charleston można. A w niektórych jest to nielegalne. Czyli jak jest 10, to można wykorzystać 10, ewentualnie i dalej jechać. A nie można z 10 zrobić 25. A tu można. Kolejna rzecz. Proszę. William Burroughs tu mieszkał sobie. Wszystko przełom 18, 19, początek 19. No. Także obeszliśmy sobie koło trochę te najbardziej prominentne uliczki tutaj na tym kwadracie i za chwilę ruszamy dalej. Charleston, Karolina Południowa.